Witam serdecznie z tej strony Piorun. Jesteśmy na stronie X.com, ale już wam tłumaczę, dlaczego tu jesteśmy. Przedstawiam wam Volt przetwornica Solarna Green Boost MPPT 3000. To nie jest reklama tego urządzenia, tylko pokazuję wam przykładową przetwornicę na początek do fotowoltaiki domowej. I tu macie sobie podstawowe jej parametry. Działanie przetwornicy to jest coś takiego: na początek do zasilania domu to wam wystarczy. To są jej parametry techniczne. Oj, tu już więcej nie ma, to jakieś UPS-y. Jak ja kocham te przewijane reklamy, bo wkurwiają niesamowicie. Dobra. I tu macie ten. Chodzi o co? Kolega Maksymilian zapytał się mnie, dlaczego ludzie na fotowoltaikę wydają 25-50 tysięcy i potem narzekają, na czym świat stoi. No to wam już wytłumaczę o to. To tak samo jak robicie blachę na dachu. Blachodachówka, blacha trapezowa. Jak robicie sobie dach, to koszt samych terminatorów, które wam będą to wszystko składać, robić, to jest koszt 10 tysięcy, a koszt materiału, czyli blachy, krokwi, czy tam nie krokwi, tylko tam w ogóle czego byście tam nie wzięli, żeby dach zrobić, to jest koszt 7-8 tysięcy, tak naprawdę. Koszt ekipy, która wam będzie tą blachę docinać, skręcać to wszystko, montować, to jest koło dychy. Ewentualnie plus minus 3 tysiące. Czyli dajmy na to, koszt ekipy to jest 13 tysięcy, materiału 8. Robię szybko ten odcinek, bo po drugiej stronie Wisły jest potężna burza i zaraz tu się rozpęta pandemonium dosłownie. No. Dobra, wrócimy sobie do przetwornicy. I o co chodzi? Z fotowoltaiką jest jak z drogim autem. Kupujesz i tak naprawdę nie wiesz, co kupiłeś. Zaraz mnie zaczniecie obrażać, wyzywać niektórzy, ale to jest prawdą. Wytłumaczę wam może od początku, o co chodzi. Przychodzi do was laluś odpicowany w garniach, przyjeżdża mercem z jakiejś tam firmy, no i oczywiście wywala wam setki ton dokumentów, które musicie podpisać wpierw. No, wstępna umowa rzekoma, ale tak naprawdę wy nie wiecie, co podpisujecie. W tej umowie znajdują się kruczki prawne, kruczki, jakby to powiedzieć, oszustwa różnego rodzaju, bo ludzie, bądźmy szczerzy, kto kurwa czyta umowy? No nikt. Czy jak jesteście w banku, czytacie umowę, czy pobieżnie ją przeglądacie? No. Bo ja każdą czytam umowę, którą podpisuję i wiem, co podpisywałem i wiem, na co się zgadzałem. Powiem szczerze. A tutaj jest to samo. Macie drobnym drukiem wypisane ale. Jeżeli podpisujecie umowę wstępną o fotowoltaikę, że ktoś wam przyjedzie, zainstaluje to do waszego domu, to ja polecam wam bardzo wziąć kopię, kserokopię takiej umowy, czy ogólnie kopię, i z tym doradcy prawnego, żeby on wam wytłumaczył, jak na tym wyjdziecie. Bo możecie wyjść jak Zawłocki na mydle. Albo jak Twardowski z diabłem. Jeżeli wam się uda, no. Ale chodzi mi głównie o to, że dobra, podpisaliście. No i parę dni później przyjeżdża wam ekipa 13 terminatorów, które będą wam wszystko to robić i instalować. Koszt tej ekipy to jest 10 do 15 tysięcy. Dwa. Koszt 10 paneli fotowoltaicznych to jest około, przykładowo, ewentualnie 5. Przykładowo mówię, 5-8 tysięcy, zależy od marki, wydajności i tak dalej. Koszt przetwornicy, tu mam akurat 3 kWh, 3000 W. A przypomnę sobie, że 1000 W to jest 1 kWh. To naprawdę powiem wam szczerze, że jestem zdumiony, że po prostu ludzie dają się tak dymać.
Mój dom na przykład potrzebował na tą chwilę 5000 kWh. Znaczy kilowatów. No. No i o co chodzi? No i takie urządzenie kosztuje pewnie 2,5 koła, 3,5 koła i albo 4,5 koła w zależności, ale nie, oni wam dadzą takie rzekomo certyfikowane, które kosztuje 10 tysięcy, albo tak, plus jeszcze wepchną wam magazyn energii, albo dlaczego nie, no bo wiecie, bo rząd, bo tutaj jak pan to podpisze, to pan ma tutaj zniżkę na to, ale tutaj jak pan ma, my panu to wepchamy, to pan ma zniżkę na to. No i to jest takie urabienie klienta, to tak jak w sklepach. Wie pan co, jak pan weźmie dwa czteropaki piwa zamiast jednego, to pan płaci mniej. Wiecie o co chodzi? Pewnie się domyśliliście. To samo dzieje się tutaj. Tylko trochę w innym systemie. No i głównie chodzi, że no dobra, już wzięliście. Zamontowali wam. No i teraz co? Wszystko działa, pierwsze testy, tam jakiś łepek elektronik, informatyk przyszedł, nie mylić ze mną, bo ja takie rzeczy się nie bawię, i wam wszystko to skonfigurował, tylko jest zasadniczy problem, czy on umiał to skonfigurować, bo po pierwsze, w Polsce powinny być tydzień czasu wykonywane pomiary, w jakich godzinach użytkownik korzysta z jakiej ilości mocy, od której wstaje dzień i od której słońce zaczyna najbardziej pracować, bo tak się konfiguruje to wszystko. Tak się to wszystko tak naprawdę ludzie konfiguruje. I tu jest dużo zmiennych, których ja nie wymienię, bo ich nie znam na chwilę obecną, ale to też się konfiguruje i to powinny tydzień czasu trwać testy i konfiguracja falownika, przetwornicy, czy jakby to nie nazwać. Bo tak naprawdę, jeżeli zrobicie to na odpierdol, no to macie pozamiatane. Będzie to źle działało, nie będzie chodziło tak jak potrzeba i będzie lipa. A powiem wam to prawdę, tak naprawdę od siebie, że tydzień czasu to jest mało. Ale pewno znowu trzeba zapłacić za to dodatkowo. To tak naprawdę nie jesteście świadomi, że jesteście rąbani niesamowicie na pieniądze. I jest jeden największy problem, tam zaraz się odezwą specjaliści, różnego rodzaju czarodzieje, zaklinacze, panoramiksy, jeszcze inne wadery, że ale są zabezpieczenia przepięciowe, ochronne, różnicówki, bezpieczniki, ale tak naprawdę słuchajcie, macie tylko jedno urządzenie, jedną przetwornicę, która pracuje na cały dom. Jak coś walnie, to jesteście pozamiatani. I tu wchodzę ja ze swoim systemem modułowym. Na czym to polega? No ma się na tym, że macie coś takiego, jak tutaj na ekranie wam się wyświetla. I na dom macie taki jeden ciapuś, a na przykład na garaż czy na kotłownię macie drugi. I tak naprawdę wychodzicie na tym lepiej niż na jednym wielkim, który będzie dawał dużo, ale jak coś się stanie, to leżycie i kwiczycie ze względu na to, że ubezpieczyciel może wam uznać gwarancję, a może wam jej nie uznać, może uznać, że uszkodziliście urządzenie specjalnie, żeby wyłudzić odszkodowanie, bo takie rzeczy też się dzieją. No i w moim systemie modułowym na przykład nie spalą wam się panele. A dlaczego? No bo na samo mieszkanie jest ściągnięty prąd z jednego modułu. Garaż. Wiecie, w garażu zawsze macie złącze trójfazowe, co tam ten, to kupujecie sobie taką przetwornicę trójfazową i już macie trójfazową na garaż. Zazwyczaj w Polsce jest tak, że w garażu człowiek ma złącze siłowe, tam coś podłącza, jest obciążona ogromnym napięciem. To tutaj właśnie moduł garażowy przejmuje zasadę modułu domowego. I tak samo jak macie piwnicę i kotłownię w jednym, jak u mnie, to moduł, który siedzi w piwnicy i w kotłowni, zasila wam piec gazowy, czy tam kurde na pelet, czy na nie wiem na co. I po prostu każdy moduł działa niezależnie. I to jest właśnie piękne, że tak naprawdę za
kilka modułów płacicie mniej niż na, niż za całość. No i powiem wam szczerze, że nawet możecie do takiej fotowoltaiki użyć akumulatorów od baterii od samochodu elektrycznego, tylko kurde z jakiegoś rozbitego. Można je często na kasacjach odkupić za psichuj tak naprawdę. No. Ale ja zachęcam was do używania akumulatorów żelowych co najmniej 120 amperogodzin, bo wiem, że to działa. Zresztą mam taki jeden w kotłowni i nieraz widzieliście. I to naprawdę działa. No i chodzi o to, że no właśnie dlatego ludzi tak rąbią na kasę w Polsce, że oni są nieświadomi tak naprawdę, co oni podpisują. A podpisują wiele rzeczy, które rzekomo mają być zajebiste, a tak naprawdę co z tego, że macie jakiś tam certyfikat? Certyfikat w dzisiejszych czasach to można sobie lewy zrobić na taki sprzęt. No. Przecież, a skąd wiecie, że te panele fotowoltaiczne, jakieś tam marsjanki czy tak dalej, to są certyfikowane, że one mogą mieć tylko certyfikat europejski i to wszystko. Żadnego certyfikatu bezpieczeństwa, tak naprawdę niczego. Nie będziecie pewni, czy to wam wyjebie w powietrze, czy... Przepraszam za słowo, czy nie. Oh. Jak ostatnio niedaleko mojej miejscowości u jednego kolesia się chałupa spaliła. No. Prawie. No może spaliła, to mało powiedziane. Oh, bo zaczęły się jarać panele, które stały na stelażu, a który był tak z 8-10 metrów od domu. No. Bo okazało się, że made in China i to totalne made in China. No. Na szczęście, że gościu miał zabezpieczenia, to odcięło mu momentalnie panele od przetwornicy, to mu nie wyjebało wszystko. Ale po prostu to jest właśnie to. No i co? Spłonęło mu tam trochę tych paneli. No ubezpieczyciel nie uwzględnił tego, bo coś tam. No. A gościu dobrze, że miał gaśnicę, to sobie to ugasił, ale samo to już powoduje, że no już nie za dobrze jest. Dlatego wam mówię, że jak macie coś zrobić, to mówię, bierzcie kserokopię wstępnej umowy o fotowoltaikę, idźcie do radcy prawnego, niech wam kur wytłumaczy, jak wy na tym wyjdziecie, bo naprawdę możecie mieć mega problemy potem. No i powiem szczerze, mój system modułowy o wiele lepiej funkcjonuje niż pojedynczy, zajebisty, dopasiony, pudzianowski falownik, który będzie zapierdalał w jednym miejscu w domu. Napiszcie, jak wy to widzicie, bo ja tak to widzę i uważam, że jest to najbardziej logiczne rozwiązanie niż ładowanie 50 tysięcy, a tak naprawdę wywalicie 50 tysięcy w błoto, bo cała instalacja i wszystko by was kosztowało maksymalnie nawet nie 15. Pozdrawiam serdecznie.